Cześć, witajcie na kanale Riser w kolejnym odcinku gry Ark Survival Evolved w serii na modach, w serii związanej z modem Monster Hunters, czyli już czwarty odcinek dotyczący tego moda, który jest dość rozbudowany. Mamy w nim 8 stworzeń, które no, mogą się nam kojarzyć z mitycznymi stworzeniami. W ostatnich odcinkach oswajaliśmy sobie Ratiana, Ratalosa i Delvinio, jakoś tak mniej więcej się nazywają. Natomiast dzisiaj zajmiemy się czwartym z 8, które póki co są zrobione, czyli Bariochem. Barioch jest to takie połączenie smoka z tygrysem szablozemnym. W ogóle wygląda naprawdę bardzo fajnie, chyba najfajniej póki co z tych dotychczasowych, które wam wcześniej pokazywałem. Zobaczymy jeszcze, jak jego siła, czy jest silniejszy od pozostałych, jak jest w ogóle silny, jakie ma zdolności, umiejętności, bo ten mod naprawdę się coraz bardziej rozbudowuje. Zobaczymy też, jaką ma dętkę, czyli co robi po śmierci, tak? Bo tutaj na przykład zaraz zobaczymy, co się stanie z tym Diplodocusem. Mrówki niech sobie pójdą precz. No już niech go dobiją. O, właśnie, nic się nie stało. Po prostu taka dętka, taka typowa dętka. I nic więcej szczególnego się tutaj nie zrobiło. No a one mają naprawdę bardzo fajne śmierci, jakąś taką długą animację, kilkusekundową. Więc zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi na kanale, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Zostawcie łapkę w górę i skomentujcie, bo będzie dzięki temu, te odcinki z tego moda będą po prostu szybciej się pojawiały. Ja od razu mówię, że wszystkie gatunki z tego moda pokażę. Aczkolwiek no jakby inny mod teraz, który robię, czyli mod z Pokémonami, jest no powiedzmy bardziej chętnie oglądany, dlatego z niego robię odcinki, a Monster Hunter jest trochę mniej, dlatego są w dłuższe przerwie między tymi odcinkami. Niestety, żeby znaleźć tego smoka, powiedzmy smoka, z tego moda, trzeba go sobie samemu zrespić. Ja go gdzieś tutaj stworzyłem, bo one po prostu się na mapie same nie rozpią. Nie wiem, dlaczego tak jest zrobione, no ale tak jest zrobione. Ja go gdzieś tutaj tworzyłem, jest duży, więc dobra, już widzę. Więc nie możemy go po prostu pominąć, ale zobaczcie, jak wygląda. Wygląda dość kosmicznie. Wow! Wow, 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 wow! Odczekajcie, schowam się tutaj. Gdzieś się schowam, chcę zobaczyć, jak on biegnie, bo... Ale wygląda super. Ten mod jest naprawdę... To jest najlepszy mod, który dotychczas powiedzmy widziałem, tak? Jest też no, na przykład mapa Descenter i tak dalej, ale to jest mapa. A tutaj jest coś po prostu świetnego, świetnie zrobionego. W ogóle do ostatnio do moderów się bardzo czepiają twórcy jakby gier, na przykład te twórcy tej gry czy Pokémonów. No, o prawa autorskie, więc no tutaj też te takie prawne muszą rzeczy spełniać i zwracać na to uwagę. Mimo, że na tym nie zarabiają. Oczywiście, jeżeli wam się podoba mod, to możecie wesprzeć donatem, tak jak na przykład mnie na streamach wspieracie. Na pewno dzięki temu będziemy mogli jakby więcej tych modów oglądać i jakby więcej update'ów do tego. Bo powiem wam szczerze, że ci moderzy robią lepszą robotę niż twórcy, bo od razu naprawiają jakieś błędy. Tworzą coś nowego, tak, sami z siebie, pracując najczęściej po prostu w pojedynkę na jakichś tam swoich komputerach, a twórcy przynoszą update. No Tektajer już pół roku, dopiero 30 stycznia będzie update, miał być 20, już jest na 30 przeniesione. No ale dobra, no powiedzmy, że tak musi być, tak musi być. I zaczynamy nasze oswajanie. Mam ze sobą tą snajperkę zwykłą, podstawową, z ulepszonymi strzałkami, czyli z Tranquilizer Darts, połączone z biotoksyną z meduz wodnych. Czyli jak tam się te meduzy nazywały? Cidarias? Cidarian chyba? Ich nie można oswajać, natomiast można je... Już nie zdążę. Można je po prostu sobie zabić. Tak, 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 tak. Siemanko. Ojej, ojej. Ale biega, ale chce zjeść mnie. To jest super. Jak taki prawdziwy predator biega. Nie, no ten mod jest naprawdę najlepszy. Z nich wszystkich. Wow, wow, wow. Żebym ja tu nie zginął, bo on jakby jakimiś skałami rzucał. Boom. O, 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 nie, już myślałem, że mi się upiekło.
Patrzcie, jaki ma fajny ogon. Jestem pewny, że on tym ogonem będzie wykonywał jakiś atak. O, już ucieka. Śpi? Śpi. Patrzcie, sama ta animacja, jak on się kładzie do uśpiony, to już jest super. To naprawdę świetnie wygląda. To jest świetne. To jest po prostu piękne. Świetnie to wygląda. Naprawdę bardzo ładne. To chyba trochę przesadziłem z tymi komplementami. Ale bardzo fajnie. Ja nie wiem w ogóle, jak zrobić takiego moda. Nie mam kompletnie pojęcia, jak to się robi. I czy to jest trudne, czy trzeba mieć jakieś umiejętności programowania. Pewnie coś trzeba mieć. Nie wiem. Czy jakąś szkołę trzeba się uczyć. Ale super wygląda, co? Te oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie bardzo. Ogon, który widać już od razu, że jest jakiś zabójczy. Jakiś tam skrzydełka ma też, mam nadzieję, że on lata. A w sumie właśnie, ciekawe, czy on lata, bo tak bardzo szybko biega na pewno, ale czy lata, to tego nie wiemy. Jakiś primate, panie kolego. Poprosimy primita, zobaczymy, czy one się też bardzo wolno oswajają, ale to dobrze, bo one na niektórych serwerach działają. No i po prostu są mega OP, więc zdobyć takiego jest ciężko, tym bardziej, że trzeba go sobie zrespić. Więc właśnie, jak one działają na serwerach w takim razie, skoro je trzeba respić? Nie wiem, w sumie może i nie ma serwerów związanych z tym modem. No, opartych powiedzmy na tym modzie. Ale są świetnie zrobione, mega, mega zajebiście. No, zobaczymy, ile będziemy musieli czekać po tej pierwszym primicie, którą zażre, aczkolwiek chyba już powinien jeść tego primita, tak mi się wydaje. O, dobra, zjadł. No to niedługo będziemy musieli czekać, ten jakoś najszybciej. Tamte pozostałe, na przykład ten ostatni Ratian, bardzo dużo czekania. Tak jeden primit dał mu z 5%, a tutaj mamy już no 1/3, powiedzmy, nawet troszkę więcej. Czyli on zeżre te 3 primity, zje te 3 primity i będzie oswojony. Możemy w tym czasie troszkę się tu przyjrzeć. Fajne szpony. Tutaj ma jakieś jeszcze futerko. Tutaj jakieś kolce na tych skrzydłach. Bo to są skrzydełka. No i ten ogon. Ja jestem najbardziej ciekaw tego ogona, bo poprzedni Ratian, jak zrobił ten obrót z tym ogonem, to było mistrzostwo. Więc miejmy nadzieję, że ten też ma coś takiego zrobionego. I te kły jeszcze wielkie. Ta głowa, nie? Taka śmieszna. Malutka przy tym całym tułowiu. Fajnie to wygląda. No dobrze, to mi nie pozostaje nic innego jak poczekać i wrócę do was, jak już będzie oswojony ten, ja jeszcze raz, jakąś nazywam, Barioch, tak? Tak, Bariot. Więc za chwilkę do was wrócę. Oswojony, już jest oswojony, patrzcie, jak fajnie lata w ogóle wokół mnie, świetnie to wygląda. Ale podobnie dość wygląda do tych podobnych smoków, do tych poprzednich smoków, czyli do Ratiana i Ratalosa. Oprócz tego, że no, troszkę jakby inna jest ta budowa, jak on jest zrobiony. Ale zobaczcie, nogi tak samo podkulone, ale to, jak on lata w te kółko, to jest świetne, bo na przykład nasze gatunki, czyli na przykład tam Pteranodon, czy Tapajera, czy cokolwiek innego, latają tak, że w ogóle nie da się tego ogarnąć, a ten lata tak naprawdę taką klasą, można powiedzieć. Wygląda naprawdę świetnie. Za chwilę na niego wsiadamy i zobaczymy, co on będzie potrafił. Bo ja już na przykład się nie mogę doczekać. A tutaj oczywiście w dżungli się dzieje hardcore. Nareszcie niestety tak. Latamy na naszym nowym gatunku, jest jakąś nazwa Barioch. Na Bariochu. Strasznie taka nazwa, że ciężko zapamiętać. Wylądujmy sobie nim, zobaczmy, jakie on ma właściwości, jakie on ma umiejętności, co on robi, wygląda przede wszystkim, bo jeszcze tego nie widzieliśmy, gdzie tu można jakoś w miarę bezpiecznie. No dobra, niech będzie, że tutaj coś tam biega, ale może będzie, nie będzie tam przeszkadzać. Wygląda naprawdę świetnie, może nie pasuje trochę do tego świata, no chociaż mamy też Pokémony tutaj, więc raczej nie jest źle. Ale wygląda naprawdę fantastycznie z tego, co tu widzę. Fajne ma proporcje. Jednak ta głowa, mimo że taka na takiej długiej szyi, to całkiem spoko to wygląda. Jakieś tam skrzydła i tak dalej. Wygląda na pewno mega potężnie. Nie wiem, czy jest silny. Zobaczmy, jak on w ogóle biega. Biega dość szybko. Fajnie też, że lata, że możemy sobie to jakoś połączyć. Jeszcze jakie ma ataki? Piękny ryk. Wygląda mistrzowsko. Tak, jest atak ogonem, czyli to, co mówiliśmy. Taki podwójny jakby.
z dwóch stron, więc fajnie, bo na pewno mamy pewność, że trafimy. Pod X-em, pod X-em nic, pod C. Pod C mamy ten, jakby, nie wiem, plucie jakąś trucizną. I pyk. Elegancko. O, fajnie, jak skaczemy to... O, widzicie, to jest fajnie zrobione. Jak skaczemy z dużej wysokości, to od razu skrzydła rozpościera. Rozkłada. Bo inne od razu tak spadają, a ten na przykład jak spada, to chyba tak... Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, otwiera skrzydła, więc mamy pewność, że nie spadnie. To jest fajnie zrobione. I ląduje, więc nie jest tak, że po prostu się utrzymuje, tylko ląduje. Super to zrobione jest. A jeżeli chodzi o jego ataki w powietrzu, strasznie mi coś laguje. No słuchajcie, tak mod mi przeładował, że aż mi grę wywaliło, dlatego musiałem jeszcze sobie zestartować teraz ją. No i dobra, wracamy. Więc tak, w powietrzu niestety nie ma żadnych ataków, więc w powietrzu jest on bezużyteczny. Jedyne co możemy zrobić w powietrzu to... No... Coś takiego i to jest wszystko, co on jest w stanie zrobić, ale możemy tutaj sobie przynajmniej zobaczyć, jak on fajnie wygląda. Ale nawet ryku nic nie możemy niestety tutaj stworzyć. O, jeszcze tak, wyprostujmy mu głowę. Wygląda, jakby nam na mną coś takiego wleciało, to raczej bym nie chciał mieć za dużo do czynienia z tym. Ale wygląda naprawdę super. Ale jeżeli chcemy już z czymś walczyć, to niestety, ale musimy zejść. I dopiero wtedy możemy... Z tymi... Słaby ma ten atak, bardzo słaby. Jestem zdziwiony w ogóle. Jestem zdziwiony, ale jest to kwestia na pewno ustawień serwera. On jest to prawda też na niskim levelu, więc może dlatego. Ma co prawda 10 tysięcy życia, no ale melee damage ma tutaj bardzo mały, więc... Strasznie nie pasują Pokémony do tego. Więc trochę lipa. Krzyk ma na pewno fajny, ale tak kurczę poza tym. Musiałbym go teraz podlevelować, poddawać mu trochę w melee damage, żeby sprawdzić, jak on tutaj się tak naprawdę sprawuje. Zobaczmy jeszcze tu kulę. Przynajmniej łatwo trafić jest, to jest też plus. Strasznie głośny jest. A akurat mamy zmagowanego z tego, to łatwo jest trafić. Nie wiem, chyba trochę większy damage jest z tych kul. Nie wiem, czy one usypiają, bo wyglądają na takie raczej trujące, ze względu na to, że mają kolor zielony. A więc jest to jakoś tam uzasadnione. No ale najbardziej trzeba przyznać się przyłożył do tych dwóch pierwszych, które wprowadził do tego moda, bo one mają dużo ataków, są bardzo zróżnicowane i w powietrzu i też na lądzie, chociaż ten jeden to był tylko lądowy w sumie. No ale też pod ziemię z kolei schodził, więc też lądowy i podziemny. Więc troszkę szkoda. Ja tutaj dodam mu troszkę expo, podlevelujemy go i sprawdzimy sobie jego siłę już, jak będzie miał te maksymalne statystyki, które mogę mu wpakować. Już wbite dużo, ma 1000 mili damage i wbiję mu też movement speeda, ale nie widzę jakiejś różnicy, bo dużo dostał w movement speeda, więc powinien dużo szybciej latać, a wydaje mi się, że może troszkę szybciej, ale nie jakoś bardzo, może na ziemi będzie szybciej. Zobaczmy teraz te ataki na... O, jak... o kurde, biega to fakt. No damage na razie widać, że większy. Podoba mi się też to, że ładnie trafia we wszystko. Czekajcie, musimy tutaj już teraz z tego gona sieknąć, bo denerwują mnie. Dawaj z ogona. Dawaj z ogona. Ale teraz to szybko biega, bez kitu. Teraz to już jest morderca, ale... Wow, widzicie to? O kurde, co to jest? To chyba female. What the hell? Nie wiem, czy to błąd gry, jeszcze raz sprawdzę. Czy to tak ma być? Czyli to jest chyba efekt krwawienia, tylko trochę, kurde, jest przesadzony, mi się wydaje. Jest to nawet chyba troszkę zbyt agresywne, jak na tą grę. Nie wiem, czy to wszystko tak ma, ale biega fajnie i tutaj jakiś by się przydał taki atak z wyskoku, że coś łapie na przykład, to by było wtedy świetne. Bo jak biega, to naprawdę wygląda
Superancko. Zobaczmy, czy ten też będzie miał taki krwawiący. No to czekajcie, ogon. No niestety. Źle zrobiłem. Tutaj są te brontozaury, tam jest T-Rex. To może na tym T-Rexie sprawdzimy, czy też ma takie krwawienie. Tak, bronto ma na pewno. T-Rex też ma takie krwawienie, także każdy ma, ale tu świetnie wygląda. No trochę może rzeczywiście zbyt agresywnie, ale mi się podoba. I bardzo fajnie, że on ładnie celuje z tego. Nie wiem, czy to dlatego, a wiecie co, na przykład kliknę teraz sobie X. I pytanie, czy on dalej będzie... O, patrzcie, możemy pod wodę nim normalnie. O, już myślałem właśnie, że można. Że nie będę z niego zsiadał, a jednak. Teraz bez X-a spróbuję z tego strzelić. Już jest gorzej. Nie, dalej, czyli ten X chyba nic nie dał, albo ja to źle też nie wiem, jak to się robi do końca. Ale jest silny w miarę, nie tak silny, jakbym sobie tego chciał. Ale te krwawienie jest niezłe, właśnie zastanawiam się, czy one od tego mogą zginąć. Czy rzeczywiście jest krwawienie, czy po prostu taka animacja, że jakby leci ta krew, nie wiem, ale no wygląda to całkiem nieźle. Tylko nie rozumiem, dlaczego w powietrzu nie może nic atakować, chociażby tu szczęką, nie, by się przydało, bo też... Dziwne jest to, że ogonem normalnie atakuje. A już szczękami, czyli właśnie, po co mu te szczęki w takim razie, skoro on szczękami nie atakuje? Tutaj jest jakieś nieporozumienie totalne, no bo po co mu te wielkie zębiska, skoro on nimi w ogóle nie może atakować, co nie? Dobra, bo ten gość to jest niezły morderca. Przenieśmy się tutaj. O Jezu, tutaj sami mordercy teraz. Wszędzie mordercy są. No wal z tego ogona je. Kurde, no przecież to jakieś małe są trodonki. No co ty. No i dobra. Jeszcze raz chcę ten ryk zobaczyć. Ryk jest najlepszy chyba ze wszystkiego. Jeszcze zaraz zobaczymy dętkę. Oczywiście piszcie w komentarzach, jak byście go nazwali. Chociaż właśnie nie wiem, czy jest sens, skoro go zabijamy teraz. Ale może jest sens. Może po prostu jeszcze sobie jednego oswoję i będziemy trzymać go w bazie do kolekcji. Zresztą tamte też poprzednie, które były. Zobaczmy jeszcze jego dętkę. Pamiętajcie, stawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Jeżeli jesteście nowi na kanale, jeżeli jesteście starzy na kanale, to po prostu subskrybujcie go dalej. Jeszcze ostatnie. Mistrzostwo. I zobaczmy, co się stanie, jak go zabijemy. Nie wiem, czy mi starczy amunicji, chyba gdzieś tam powinienem jeszcze mieć. O, wow. Wow, 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 co się dzieje? A, chyba jeść. Też fajnie zrobione, jak je. Bardzo fajnie. Myślałem, że kładzie się spać tak jak... ten jeden. O, dobra, już chyba będzie ostatni strzał. Nie, jeszcze. No i niech ktoś mi powie, że to jest słabo zrobione. W poprzednim odcinku z tego moda, jak był ten Ratian i ktoś napisał właśnie, że słaba ta dętka, nic specjalnego. No sorry, ale to nie jest. To jest naprawdę... Wyglądało to super i myślę, że twórcy Arka też powinni coś takiego wprowadzić do dinozaurów, bo to po prostu powinno być rzeczywiście, że to jest śmierć jakaś, a nie po prostu jakieś dętki tutaj fruwają nie wiadomo gdzie dookoła wszędzie, bo to jest no, po prostu świetnie, idealnie zrobiona animacja, także mi się bardzo podoba. A w dzisiejszym odcinku to już wszystko, to już czwarty gatunek z tego moda, zostały jeszcze cztery, w tym chyba dwa wodne i dwa lądowe, coś takiego, zobaczymy. Także zachęcam was, zapraszam do oglądania następnych odcinków, w opisie macie playlisty do innych serii survival i do innych serii też z Arka, bo tych serii jest dużo na kanale i odcinków jest ponad 300
z samego Arka, więc zapraszam do oglądania, zachęcam. Dzięki bardzo i jeszcze raz do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, cześć.